Siemanko wszystkim, z tej strony Arek, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 17 na nowej serii. Jak już pewnie się domyślacie, po tytule odcinka na mojej autorskiej, nowej, niewydanej mapie. Póki co niewydanej, a jak będzie to zobaczymy. Tak więc witam was na mapie bez nazwy, bo jeszcze nie wymyśliłem nic ciekawego, jakby tą mapę nazwać. Jak widzicie, jest to nowoczesne polskie gospodarstwo. Że tak w połowie można powiedzieć nowoczesne, takie starsze z nastawieniem na rozwój. Myślę, że bez przeciągania. Mniej więcej opowiem tutaj, oprowadzę was po mapie, po gospodarstwie, co byście wszystko sobie tutaj zobaczyli. Zacznijmy od oprowadzenia po gospodarstwie właśnie. Tutaj taka pierwsza maszyna, o ile można to nazwać maszyną. Przyczepka po prostu z drewnem. Bożemce już tutaj trochę naciął na zimę. Do zimy jeszcze daleko, ale po co się do późna z tym trzymać, że tak powiem. Tutaj jak widzicie, już znany wam z typowej, z ostatniego odcinka Forge Read. A właśnie, a propos typowej, seria stamtąd już nie będzie kontynuowana, bo po prostu teraz zastąpię ją tą. Miała być to właśnie ta seria początkowo, co teraz oglądacie, miała być na MP, ale pomyślałem, że inną zrobię na MP. Jeszcze nie wiem z kim, ale na pewno będzie MP też w najbliższym czasie. I też nie powiem, z jakiej to będzie mapy. Obejrzycie, to się dowiecie. Tak więc no, tutaj jest ten Forge Read z typowej, którego już znacie. Ogólnie tak teraz się odwracam na klawiaturę, bo jest ciemno, nic nie widać i muszę właśnie, musiałem zamknąć te wrota. Dobra, tutaj piękny, naprawdę zajebisty ciągniczek, polecam. Case JXU85, strzipowany tam chyba jeszcze z 10 koni więcej. Taki kuń pociągowy, można powiedzieć, na moim gospodarstwie. Czekajcie, bo chciałem iść już za gospo, a zapomniałem, że jeszcze mam stodole tutaj. Gdzie jest? O! Tu jest o! A więc tak, tutaj od lewej prasa Ursus Z594. Tu się będę, słuchajcie, takim bardziej wiejskim językiem posługiwał, żeby seria była realniejsza. Że ja taki tutaj mały bumper jestem. Dobra, Ursus Z594. W zeszłym roku wzięta, jeszcze nawet nie podrapana bardzo. Tutaj Amazonę, opryskiwacz. Chciałem wziąć coś polskiego, ale Biarski to jest taki, kurde, zbyt powszechny. A że ten ma chyba 15 metrów, także będzie pasował. Tu mam jeszcze za komuny, jeszcze kupiłem, teraz odmalowałem ostatnio Autosan D47. No i co tu więcej o niej mówić? Też ją widzieliście już na typowej. Tu też tegoroczny napytek na te żniwa, jeszcze nie używana w boju. Jedyne co koła brudne, bo żebym po błocie jeździł, jakbym ją tu przywoził. Metaltech DB8. Co tu więcej gadać? Tutaj też jeszcze za komuny kupiłem jakiś ruski rozsiewacz do nawozu. Nie wiem nawet, jak on się nazywa, szczerze mówiąc. Tutaj chyba ze 3 lata temu kupiłem taki siewnik Monosem. NG4 bodajże, jakoś tak. Czterorzędowy do kukurydzy i do buraków chyba. Nie wiem, tutaj też już taki chyba ze 3 lata ma Puznaniok, Unia. No co no, no fajny siewnik. Dobra, także tutaj z tej mojej stodoły tyle. Zamykamy oczywiście. I idziemy za gospo, bo to jeszcze nie koniec. No ogólnie tutaj mam, czekajcie. Kurde, cały czas się tak odwracam. Tutaj trzymam sobie zboże. Oczywiście nie to, które wykoszę, tylko te na siewy. A tutaj jeszcze pokazałem. Trzymam sobie różnego typu nawozy i opryski. Także takie no. Tutaj mam piec na drewno. Piec na wodę. Prawdopodobnie najbardziej chujowy piec, jaki widzieliście w życiu.
Sam go modelowałem. Takie gówno kwadratowe, żeby tylko było. Drzwiczki wzięte tutaj z zabudowy, także nawet nie wstydzę się tego, ale to jest tylko taki akcent. To nie ma działać, to po prostu ma być. Dobra. Idziemy dalej. Tutaj oczywiście dwa biny. To kurde połowa, jak nie więcej, moich pieniędzy całych zbieranych przez lata poszła na te silosy. No ale są, przydadzą się. Niech sobie będą. Tutaj SIP ma KD1600 Preria. Niewydana, także żeby nie było pytań, jak ją poprawię, skończę, to wydam. Tutaj oczywiście Akpil Bulwa. No co, no kopaczka do kartofli, trochę stoi w krzokach, ale nie bójta się, nie zarośnie. Tu jest kurde perełka po prostu Ursus 360, czyli poczciwa 60-teczka, musi być na polskiej wsi, bo czemu miałoby jej nie być. Tutaj Bomet, agregacik pod 60-teczkę, zamierzam se wałek dokupić do niego. Tutaj jest silos. A co dalej? No ogólnie jak widzicie, mapa ma taki specyficzny klimacik, sporo drzew. Także no. Tutaj co? Pomoc chujnia. Beczka na gówno. Także ogólnie gówniana, że tak powiem. A tutaj rozrzutniczek Ursus. Co co? Czy ja dobrze widzę? Rewers, jeśli oglądasz ten odcinek, to popraw tylne światła. Dobra. Tutaj mamy pług. No, pług nie jest jakiś galanty, jak widać. Bo jest to pięcioskibowa unia, grudziąc. Coś się na pewno wymieni na coś nowszego, ale póki co jest. I jeszcze w tym roku nie zmienię. Trzeba sezon jeszcze nie przeorać. A tutaj header do Fortschritta. O kurwa. Zaraz trzeba będzie to wyrwać, jak będę. Będę header właśnie brał. No i co, no. Chyba tyle, nie? Tu mam krowy. Mam 6 krów, jedna się musi... Kurwisko schowała tutaj w oborze. Nie, jednak nie. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, wszystkie się zgadzają, nie policzyłem, sorry. One tam sobie włażą czasami do obory, akurat teraz nie widać, ale... Uwierzcie, że sobie tam wchodzą. Nic im tam nie brakuje. Dobra, i ogólnie... Planuję zrobić w dzisiejszym odcinku żniwa, pierwszy pokos, rzypak sobie będziemy kosić, jakieś małe pole, no tu może przed chałupo, zobaczymy, pójdziemy na razie zobaczyć, czy suchy rzepak, bo tu korpiło dwa dni temu, także ja nie wiem, czekaj, to ja tu sobie bramko wyjdę, na chuj to całe bramy otwierać, otwieraj Andrzej, dziękuję. No, kurwa. Tu mam sklep, także wita. W razie czego przejdę sobie tylko przez ulicę. Mówię, pani dawaj to co trzeba. I wita, nie? W razie czego, jak tu zasnę, to mnie Halina bierze, przynosi do chałupy. I nie jest źle, nie? Tu to wszystko ja pisałem. HWDP, JP. Pozdro, 600. A list to... co? List tu był, a to już nie ja pisałem, to jakiś list. Chuj go tam wie. Nie no, oczywiście pewnie tu chodzi o Gold Foxa, który jest autorem modelu i którego pozdrawiam. Tu jest... a tu jest chyba takie przysklepowe, bo to jest właściciela, chyba takie jakby gospodarstwo małe. On tam chyba ze dwie świnie tylko miał. A tu jest chałupa jego. A tu jest, słuchaj, ta Miszka Hyniek. Ja już go z 5 lat nie widziałem, on tu mieszkał kiedyś. Musi teraz chyba jego baba tu siedzi. No on gdzieś tu siedział. Nie no, z 5 lat to przesadziłem, 5 miesięcy mi chodziło, jak go nie widziałem. Od wiosny. W zimie nawet, gdzieś ostatnio. Chuj go widziałem po las, może siedzi w chałupie, ale nie będę tam zaglądał. No a tutaj co? Cała wiś. Wiś albo nie wiś. Tam jest skup, ale to już kiedy indziej pojedziemy. Tutaj będziemy dzisiaj chyba jechać. Albo nie, tam przed domem sobie wykosimy. A mapę, jeśli będziecie chcieli zobaczyć całą, no to będziecie musieli oglądać odcinki. Ogólnie, jak już wjedziemy sobie w pole, to troszeczkę sobie pogadamy więcej o sprawach kanałowych, że tak powiem. A teraz co, no? Będziemy jechać, nie? Kosić. Także trzeba tutaj tworzyć bramę.
A nie, czekajcie, przecież ja i tak to forczlitem się nie zmieszczę, pamiętam. Dlatego ja sobie tyłem gospodarstwa zawsze wyjeżdżałem. Tutaj sobie tylko później case'em wyjedziemy, ale to już później. Także no. Tu mam kibel, taki zewnętrzny, to już nie będę otwierał. Dobra, słuchajcie. Gdzie ja idę? Chciałem forczlita w garażu. Zapomniałem, sorry. Taki dzisiaj weselszy troszeczkę na luzie odcineczek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Uotwieraj, Andrzej. Dziękuję. I co, wazi mnie. O, ażbym ścianę zobaczył. Ogólnie sobie skalibrowałem wszystko pięknie, ładnie. Jak widzicie i słyszycie pewnie. Gram sobie na kierownicy. O kurwa, jaki głośny. Czekajcie, sobie przyciszę go. No jaki on głośny jest, ja prawie słuchawki na zero mam, go dalej słyszę. Skurczysyna tego. Dobra. Tu się zmieścimy na czysto, bez headeru. Pyk. Na co mi sajtek, jak mam tego Driving Force'a. Elo 60. Jakaś taka mała się wydajesz teraz. Dobra, bo meta podpinamy. Nie no, żartuję oczywiście, czekajcie, ja się oddalę, żebyście tak nie słyszeli tego dźwięku kierownicy. I dobra, podepniemy sobie wszystko, wyrwiemy te barszcz tego tam Sosnowskiego, czy jak mu tam. Tu zarosło wszystko. Dobra, i ogólnie, jak wiecie, pewnie w tej kierownicy jest tutaj sekwencyjna skrzynia. I sobie fajnie pomyślałem, że jak ją biorę do siebie, to mam opuszczanie, podnoszenie, a do przodu zmiana narzędzia. Także właśnie będę mógł sobie fajnie dzięki temu tam coś orać, czy właśnie kosić. Teraz to będzie po prostu bajunia. I właśnie nie wiem, czy wjechać w rzepak, czy w jakieś zboże może. A może w zboże wjedziemy? To też od razu byśmy sobie przyjechali, tędy miedzą. A wiecie co? A, zrobimy sobie tak właśnie. Czekajcie. Co on z gaz? A, lubieta. On był nieprzepalany od ostatnich żniw, także on może tu szwankować, ale rozbujamy go trochę, będzie śmigał. To się będzie kurzyło za nim. Dobra, przejedziemy sobie tutaj poranym, może się nie zakopiemy. Przez miedzę zarośnięte. Tu ogólnie już chynie, jak słuchaj ta. Ja już ze 20 lat widzę, jak te belki tutaj leżą. Nie wiem. Zasłaniają pół wsi. Ale ja mu się nie będę wtrącał. Jak se chłopina trzyma, to niech se trzyma. Dobra, nie wiem, słuchajcie, czy na sukę będziemy słomę ciąć, czy po prostu na chłokos. I teraz nie wiem właśnie. Czekajcie, czekajcie. Kurna, no. A może na pokos pojedziemy? Fajnie by się tu prasowało, coś czuję na tym polu. Albo dobra, bo powiecie, że sieczkarnia w forszylicie nie działa. Wow, 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 wow. Dobra. Ruszyła maszyna, już nic nie zatrzyma. Uj, zaraz, 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 zaraz. Stój. Czekajcie, bo ja sieczkarni nie włączyłem. Czym to się... O, właśnie. Żeby nie było, że sieczkarnia nie działa, nie? Pokos widzicie, zostawia. A sieczkę, proszę bardzo. Mapa też mam od sieczki. Dobra, będziemy jechać teraz sobie. Myślę, że tak gdzieś czekajcie. Na tempo macie sobie. Łe. Zaraz, bo ja tu nic nie widzę. Zimno, dobra. Mam. Dobra. I teraz trójeczka i jedziemy. A, i co miałem mówić o właśnie. O seriach na kanale i tak dalej. No to oczywiście ta seria teraz zamiast tej właśnie z typowej singla, ta z MP-11 też raczej już nie będzie kontynuowana. Ale zobaczymy. Może jeszcze uda mi się Thanasa namówić na jakieś 5 odcinków. A jak nie, no to po prostu zastąpimy je o czymś innym. No i będzie właśnie, teraz będzie, czyli tak, czekajcie, czekajcie sobie, to podliczę wszystko spokojnie. Normalnie tyle jest tego liczenia, że... Nie no, oczywiście seria ZTS-a, która
wylądowała przedwczoraj, bo ogólnie ten odcinek, który oglądacie, miał być wczoraj, ale jeszcze robiłem poprawki na mapie i chciałem, żeby właśnie to wszystko tak fajnie wyglądało. No jak widzicie, klimacik jest, nie? Nie powiem, że nie. Tak więc... No, będzie ta seria. Seria z ETS-a, czyli już dwie. Dojdzie ta na MP, której też jeszcze nie chcę do końca ujawniać. No i myślę, że... Ło, tu jakieś coś wygniotło. I myślę, że jeszcze jedna może będzie... Też może z singla. Zobaczymy. Albo po prostu drugą jakąś z MP sobie ogarnę. Dobra, czekajcie, tu jakiś ugór. To chyba mój, nawet nie pamiętam. Dobra, czekajcie tu, żeby... Chyba tu żadnych lusterek nie mam. Czy mam, ale mi się pobiły. I teraz sobie wjedziemy po prostu. O tako. Cyk. Czekajcie, czekajcie, żeby tu... Ło. Dobra. Ja, wiecie, ja rok nie kosiłem, to się pozapominało pewne rzeczy, to ludzie. Trzeba ogarnąć wszystko spokojnie, powoli. Siemano kolano. Dobra, jedziemy. Ścieżka leci jak trzeba, a kurzy się. Niby padało tam przedwczoraj, a sucho jak... Jak w Afryce. Ach, dobrze, że przynajmniej w Efesie ciepło. Bo u nas ta zima to już... Czekajcie, przecież ja miałem jechać 6-7. Dobra, to ja sobie będę po prostu... tutaj regulował tymi. A może jednak nie? Czekajcie. Dawaj, chyniek, tempomat by był. Kurna, ten gaz to tutaj... A sorry, zapomniałem. Mówiliście, że w kombajnach nie ma... dodału gazu. Ja nie mam kombajnu w realu, także... Także się nie znam na tym. A co więcej o tej mapie? No, mapa była robiona w tajemnicy, oczywiście. Mówiłem, że już nie będę robił map, ale jednak się przemogłem. Ale tak jak mówiłem na początku, póki co mapa pozostaje niewydana, a czy będzie, to już zależy od was. Ostatnio naprawdę zauważyłem spadek waszej aktywności na kanale. Nie wiem, że sam też dużo nie wrzucałem, bo odcinki naprawdę rzadko się pojawiały. Ale mimo wszystko odcinek ze Słowakii czy z ETS-a właśnie, no to wyświetleniami nie powalały. Dlatego teraz mam nadzieję, że jak poprawię ja swoją aktywność, że będę częściej wrzucał odcinki, to i wy też właśnie wyświetleniami i łapkami czy też komentarzami swoją aktywność też poprawicie. Przyspieszę jednak troszeczkę, tak z 8 będę jechał. Skoro Forschlid daje radę, to czemu nie? Ogólnie Forschlid będzie wydany na 12 tysięcy subskrypcji, jak jeszcze tylko zdążę go właśnie pooczyszczać z tych wszystkich błędów w vlogu. A na 12 tysięcy subskrypcji ląduje właśnie dla was w downloadzie. I co jeszcze z takich spraw, z których mógłbym się wypowiedzieć? Może a propos jakichś modów, bo też sporo ludzi mnie pyta o mody. No to mam, powiem wam, troszeczkę teraz w planach. Ale znając teraz naprawdę niektórych ludzi, ja nie chcę mówić, co mam w danej chwili, że tak powiem, na warsztacie, bo po prostu albo ktoś tego moda przerobi wcześniej, wyda sobie na płatnym linku i zarobi na tym, podczas kiedy ja te mody oczywiście wydaję na darmowym. Zaraz, czekajcie, bo już nie wiem, co powiedziałem. Chodzi mi o to, że ktoś... Bo nie wiem, czy nie powiedziałem czasami, że ktoś wyda na darmowym. Coś mi się chyba pojebało, tak mi się wydaje. Chodzi mi oczywiście o to, że nie chcę mówić, jaki mod przerabiam, bo oczywiście ktoś sobie go zaraz przerobi. I po prostu wyda na płatnym linku, że sam sobie zarobi na was po prostu. Dobra.
I połowa pola już za nami. Oczywiście tutaj pola... O! Co jest? Aha! Już widziałem jakiś mod. Nie mam pojęcia jaki. Trzeba będzie sprawdzić. Albo 60, albo... Albo jeszcze w Forstricie tego nie poprawiłem, że te tekstury się tak chujowo malują na tym polu. No. Także pola, no nie skończyłem, pola są takie właśnie bardziej wąskie, a długie. To jeszcze akurat jest takie w miarę normalne, ale na, że tak powiem, czekajcie, za tym lasem, co tutaj widzicie przede mną, nie ten na lewo, tylko ten przede mną, są pola naprawdę długie. Są trzy takie pola, które tam chyba mają z kilometr długości. Ale będziecie chcieli je zobaczyć, no to poczekacie do kolejnego odcinka, mam nadzieję. Który może już jutro. Bo teraz tak naprawdę fajnie mi się gra. Tutaj. Ogólnie widać, że jak kombajnista nie jestem, bo krzywo pojechałem jak chyniek po pijaku. Swoją ładą. Dobra. Teraz pasowałoby zawrócić, nie? Jep, żebym drzewa tutaj nie... Nie chciał, bo to na zimę dopiero będzie cięte. Ale też nie stąd, tylko z lasu. Wow, wow, wow. Wykupimy sobie jakąś działeczkę w lesie. To sobie ponacinamy. Parę takich właśnie śniadeczków. Aby było czym palić w zimie. Chcę, żeby ta seria była realna. Chcę, żeby ta seria trwała długo. I chcę, żebyście tę serię oglądali, żeby wam się podobała, także... I nie patrzcie na te 80 tysięcy, w kolejnym odcinku sobie zrobimy jakiś normalny... Normalny po prostu poziom. I... No i co? I będziemy grać realnie. O, tutaj pokrzywiłem nieźle. A co do pytań, dlaczego nie ma odcinków z chłopakami? Byłyby, gdyby. Pierwszy fakt taki. Brączek jest u Bolka i nagrywają teraz tam różne vlogi, czy tam swoje odcinki. Adaś pracuje i też ma mało czasu. Praktycznie cały wolny czas mu zabiera nagrywanie do siebie i do chłopaków od zera do farmera. I nawet nie ma czasu na live'y dla was. A co do Tanasa, no to właśnie... Tanas ma najwięcej czasu z chłopaków i to właśnie z nim najprawdopodobniej jakieś serie będą. Ale... ale ta seria, którą właśnie... Czekajcie. O, dobra. Poszło w dół. Ta seria, którą chcę właśnie zrobić na MP. Dobra, teraz pojedziemy sobie równo. To właśnie chciałbym, żeby była z Brączkiem albo z Adamem. Bo z nimi tak naprawdę najmniej nagrywałem. Bo u Bolka... u Bolka byłem na paru odcinkach oczywiście w tle, podczas, że tak powiem, jego kariery. No Brączkę, no to co tam, chyba na trzech byłem tylko... czekajcie, trzy odcinki były z czeskiej. Był z Bolusiowy odcinek. No a reszta tam... Po prostu jakieś w tle, no. Dobra, jakby nie było, ale po prostu... Wydaje mi się, że Adam i Brączek by pasowali na tą serię. Oczywiście któryś z nich, nie że we dwoje. Bo nawet by mi ich internet nie uciągnął we dwóch. Ogólnie kończymy. A na jaką serię to wam nie powiem. Powiem tylko tyle, że z dużych maszyn, bo mam ochotę w końcu na duże maszyny. No i dobra, starczył nam zbiornik, więc sobie wyłączymy forszmaka i jedziemy na gospo. O, tutaj też już to pole mi zarosło. Ło, 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 zaraz, to w tą brzuskę byśmy się wpierdzielili. To kurde wyciąć wszystko trzeba, barszcz. Jest trujące jak cholera. Znaczy nie tyle trujące, co tam wiem, że parzy.
u nas przy łąkach. Jak mamy taką największą łąkę właśnie, że tam chyba coś około 2 hektarów, tak mi się wydaje, tak pamiętam właśnie, to wiem, że zawsze, to jest na dosyć podmokłych terenach, to tam wiem, że właśnie zawsze tych barszczy to było od cholery i jeszcze więcej. Rosło to sobie kurawstwo wszędzie. Dobra, no. Zakręcamy i jedziemy z powrotem Forshrita. A nie, zaraz, przecież go trzeba wysypać. Przejedziemy sobie tutaj pięknie silosem na kiszunkę. Elo 60. Ty tak stoisz sama. Dobra, tym ruchę. Jestem ciekaw, czy mógłbym od razu wysypać do silosa, ale chyba się tak nie da. Czekajcie, spróbujemy. Podjedziemy tam. Ja na wątpię. Dobra. Pojeżdżamy. Eto. Powinno być, że właśnie niby mam to wyładuj tutaj, ale to po prostu by mi się tam kubka zrobiła. Dobra. Przypalamy 60 czy case'a? A niech będzie 60, nie? Case ci jeszcze narobi. Zara. Widzę, że tutaj mamy jakiś skrypt. A więc... Jep, jep. Bo gorąco. Elo Forshrit. Zmieścimy się. Czekajcie, czekajcie. No i co, no ogólnie czy mapa była wzorowana na mojej okolicy? No nie. Raczej nie była. A, i jak ktoś będzie gadał, że 60 nie uciągnie takiej metal teżki, to uwierzcie, że uciągnie. Ja widziałem kiedyś, jadąc do szkoły, jak kurde jechał 35-12 z jakąś pronarką. No co się stało z tymi drzwiami? What the fuck? Tak teraz patrzę, nie? Czekajcie. No o. Ej, co jest? Co się stało z tymi drzwiami? Czemu one się do środka wgięły? Może wiatr wiał? A, dobra. Wszystko się wyjaśniło. Mysłko się wyjaśniło. Dobra. No, także mam nadzieję, że wam się odcinek spodoba. Oczywiście, jeśli chcecie więcej odcinków z tej serii, to zostawcie łapeczkę w górę. No co jest? Czego ona mi zgasła? Ja wiem, że była mało przypalana przez zimę, ale żeby aż tak? Pyk. Elo, sypaj, ładuj do pełna. Proszę mi tu zatankować zbożem. Dobra, sypaj. Czekajcie. It's... What? Se nogę walną. Nie no, ładne zboże. Pierwszy pokos. Robali nie ma. Jak na pierwszy pokos to dobrze jest. Forczy jest ogólnie duch. Sam ten. Sam chodzi. Znaczy w sensie, że sam sobie włączył wysypywanie, nie? To już odbywa. Co z tego, że chodzę po silniku? Dobra. Ło, ażem spadł. Dobra, on zaraz skończy sypać. Jep. I od razu sobie to do silosa wpierdzielimy. Także co, zamykamy rurę. Może się nie... dobra, zmieściła się. Także najsampierw sobie pojedziemy. Może drzewo nie zapierdzielę tam. Nie, no chyba nie. Zmieścimy się teraz, bo on sobie dupą zarzuci. O, jeb. Dobra. Git malina majonez. Cofamy sobie tutaj do garażu. Zmieścimy się. A jak, patrzcie. Się popieścić, się zmieści. Dobra. No i z racji tego, że odcinek ZTS-a był zamulony, to właśnie dzisiaj się staram tak na luzaku. A i wiem, że takie odcinki się 100 razy przyjemniej ogląda, jak youtuber nie zamula. Także jest git, dobra.
Ciągniesz 60, to nie? Dobra. Teraz sobie to zawrócimy pięknie. Ogólnie. Nie wiem, czy ona... no patrzcie, jaki promień skrętu, kurde. To nie ETS. Ogólnie dzisiaj się musiałem przyzwyczaić do sterowania farmingu na kierownicy, bo wiecie, w ETS-ie to sobie wrzucam wsteczny i wciskam gaz na tych, na pedałach od kierownicy, a tutaj jak chcę cofać do tyłu, to hamulec wciskam i musiałem się troszeczkę do tego przyzwyczaić. Dobra, kierunek zrzutu tyłu, nie, na U sobie zmieniamy, tu jest U. Syp lewa. I teraz I. Jep. Sypaj. No i gicior, wysiadamy. O, ażeś się naprawdę nas namęczyła przyczepa. Cicho, 60 chcę odcinek skończyć. Dzięki. Także no, jeszcze wam tylko tak, o, mniej więcej zaspoileruję, jak mapa wygląda. Tutaj mam buroki. Wszystkie te pola ogólnie tutaj koło chaty to są moje. Tam to chyba, o ten oto duże to nie jest moje chyba. A zresztą mogą być i wszystkie moje, zobaczymy. Dobra, także to był pierwszy odcinek oczywiście. Jeśli chcecie jakieś coś, żebym, nie wiem, do serii wprowadził, jakieś propozycje macie, to po prostu piszcie w komentarzu. Ja się dostosuję. No i tradycyjnie, jeśli odcinek wam się spodobał i chcecie więcej oczywiście, zostawcie łapeczkę w górę, jakiś pozytywny komentarz. Chyba, że coś wam się nie podobało, to też napiszcie o tym w komentarzu, a oczywiście poprawię. I co? Zostawcie suba, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, bo ponad połowa osób, z tego co słyszałem, się nie loguje, a ogląda odcinki, także zostawcie suba, to naprawdę mnie zmotywuje. Będę wiedział, że naprawdę chcecie oglądać te odcinki, chcecie dalej, żebym nagrywał. Także trzymajcie się. Do kolejnego odcinka już jutro. Mam nadzieję, że jutro. Na razie i cześć.